Hello, cześć, dzień dobry. Lecimy dalej z Mega Manem X8. Mam wrażenie, czy możesz sobie odrobinę gasiszyć. Bo zdecydowanie mi zagłuszało sporo rzeczy. Najwyżej zaraz będę jeszcze się w tym bawił. Anyway. Dzisiaj na pewno uda mi się zgadnąć te rzeczy z Aiden Modem, prawda? Prawda? Teraz inne kłamstwa, które sobie mamy. Znowu to Mega Man. I know, right? Jak to tak można to Mega Man ogrywać? Najbardziej paskudna rzecz. O, kupił tyle Final Fantasy, to mógłby chociaż Final Fantasy przejść. Nie jest to nieprawda, ale jednocześnie nie wydaje mi się, żebym miał na tyle dużo czasu, biorąc pod uwagę nadchodzącą personę. Na której jednak spodziewałem się, że będę spędzał nieprzyzwoicie dużo czasu. Już ten piątek, prawda, to właśnie zastanawia mnie cały czas, czy to panuje wychodzi gdzieś w piątek bliżej północy, w piątek bliżej 19:00 i nie wiem, to nie trwało długo. Jakaś część w niej ma nadzieję, że Persona wejdzie bliżej w północy właśnie, bo będą wtedy przed debatą jeszcze pograć. Ale nie nastawiam się, zwłaszcza, że chyba nie zapowiadali jeszcze dokładnie. Przynajmniej nie przypomina sobie, żebym widział gdzieś jakieś newsy w tej kwestii. Dobra, tym razem wolałbym nie spierdzielić tego tak ostatnio. Dlatego zrobiłem dokładnie w ten sam sposób. Czemu on nie hoveruje? On powinien hoverować w tej sytuacji i nie mam pojęcia, czemu tego nie robi. Spróbuję raz jeszcze. Najgorsze jest to, że wiem, że mam tutaj jeszcze chwilę przyjrzeć. A nie, bo on ma krótki ten hover, czyli pewnie po prostu muszę zejść do jumpa. Okej. Nie wiem czemu jestem przyzwyczajony, że Raiden ma dużo dłuższy ten hover niż tutaj. No bo on rzeczywiście jest krótki, to okej. Mea culpa. Ja się zanambałem w akcji solidnie. Na spokojnie to zróbmy. Tak, drzewka, tak, oczywiście. Strzelmy w niego raz jeszcze. Tutaj na spokojnie. Powiedziałem na spokojnie. O. Da się, to nie jest takie trudne. Trudne rzeczy dopiero mnie czekają. A. Nie zdążę, doskonale. Nie powiem, dzień dzisiaj zaczyna się świetnie. Jeżeli tak ma wyglądać po dzień, to nie wróżę sobie niczego dobrego. Powiem więcej, zasługuję na każde kickbook, które poleci w moją stronę. Intermisja... Nie po to się rozgrzewałem na pandzie, żeby teraz wychodzić z prawy. Jeszcze raz. Tym razem zrobiłem to dobrze. Obiecuję.
Przynajmniej, żeby dojść do tego segmentu, gdzie ostatnio się wypierdzielałem. Nie mówię, że tamten segment też zrobimy za pierwszym razem, bo będę musiał sobie dokładnie przypomnieć, jak to wyglądało. Ale przynajmniej tam chcę dojść. Sim, przechodzenie etapu. A i to nie jest przechodzenie etapu, tylko to zbieranie znajdziek pandy. Bo etap już przeszedłem. Z tego typu rzeczy. Okej. Okay. Powiedziałem coś? A wczoraj witam, witam. Chyba nie jest ze mną aż tak, jak się bałem, że będzie. Teraz chyba za intensywne maszowanie ataku. Bo najwyraźniej to jest wystarczające, żeby sobie z nimi radzić. Czy ja właśnie dostałem jakąś obrzydliwie dużą ilość metali, czy mi się wydaje? O cholera. Może iść na górę. Tam nie wskoczę. A niech to. To chociaż spróbujmy to zgadnąć. Tym razem się uda, prawda? Teraz inne kłamstwa. Jep, jak już mówiłem, inne kłamstwa. Zapomniałem o tym szczęśniku. Oh well. Szybki jest stracik etapu. Swoją drogą, domyślam się, że tam na górze też coś jest i że tam też będę musiał pójść. I to mnie trochę niepokoi. A spróbujmy jeszcze raz. Jest jakiś postęp, to prawda. Chciałbym, żeby był większy. Ale jak się nie ma co się lubi, to się gadnie, to padnie. Bo nie wiem, jakoś bardzo się przyzwyczaiłem do robienia L-dashy zamiast dash jumpów. I 3 mnie jakoś do tego bardzo przestawiło. I zdało mi się wygodniejsze w obsłudze. Inna sprawa, że miałem ogólnie w historii dość często problem z robieniem dash jumpów jak taki, więc tak jest, że to przy okazji dla mnie trochę wygodniejsza opcja. Mogę? Proszę? Dobra, ten segment zabijmy już w miarę bez problemu, więc nie jest źle. Dobrze. Tak, że oni mają po prostu jakiś pozostający hitboxa albo coś na ten. Chyba to jeszcze raz. Tam pamiętaj, że jest przeciwnik, którym się trzeba zająć. I nie mam na myśli tego Lidermora. O, Lidermor siedzi już zajmie się sobą sam. Mamy na tym domu, jeżeli tak miałoby wyglądać, a te to chyba bym w niej grał. Okej, to jeszcze raz.
Nice. A, czyli to był tylko duży zestaw metali. Czyli nie było to nic pilnego. Dobra, to teraz pamiętaj, że to jest to cholerstwo. Niech to się odwróci. A? Nie! God damn it. Cholera. Najgorsze to trzeba po tą etapę, żeby tam wrócić. To jest dość frustrujące. Stage select. Znaczy jasne, mogę liczyć, że akurat tamtego Raidenmora wypadnie panterz, w którym mogę wsiąść, ale liczenie na RNG nie jest czymś, na czym mi jakoś pytanie zależy. W takim typie na pewno będzie miejsce z etapu pandy i wolałbym tego uniknąć, ale to nie jest tak, że robię to specjalnie czy coś. Pamiętam, że kiedyś były jakieś propozycje ścigania się Wiktorsiem, ale jednocześnie pamiętam, jak długa jest to gra ogólnie. I stwierdziłem, że ja siebie w tym nie widzę. Panda chyba ma najgorsze znajdźki. Wydaje mi się, że panda może mieć najgorsze znajdźki, jeżeli chodzi o takie mechaniczne ogarnianie rzeczy. W sensie, że są etapy, w których ciężej jest się domyślić, co trzeba zrobić, żeby zebrać znajdźki. A panda może być najgorszy, jeżeli chodzi o samo zbieranie znajdziek. Jak już się wie, co trzeba zrobić. To jeszcze raz. Może tym razem się uda. Chciałbym wierzyć. Na, 11 jak nie wystarcza. Ale 2 aż tak, nice. Bonk. A? Teraz jeszcze raz to samo. Niech to ustrojstwo sobie przejedzie. Może ja po prostu wejdę tu? Nice. Zmieściłem się. Tylko jeszcze I guess, że tutaj muszę coś wykombinować. Ha. To wygląda, jakby górą trzeba było pójść. A nie, to po prostu jest kolega z metalami. Czekaj, że schodzimy tu na dół. Nie tu na dół, ja pierdolę. Nienawidzę swojego życia. Wspaniałem, że nienawidzę swojego życia. Bagam, powiedzcie, że nie trzeba było tam górą iść, bo mnie coś strzeli teraz. Trzeba było tam górą iść, prawda? Chyba nie. Tej mojej, że wystarczy, że siedzę tutaj jeszcze z Raidenmorem. Dobrze, zobaczymy. Tutaj na górze nic nie ma.
Czyli co, tutaj będzie jakiś speedrun pewnie robiony, co? O nie, tutaj można po prostu tak pojechać. Albo i nie. O mój Boże. To tak na serio, co? Rozumiem, rozumiem. A my, powiem tak, po tym jak to wyglądało, powinienem był się spodziewać dokładnie rzeczy, ale jakaś część mnie naiwnie się łudziła, że może jednak. Oh well. Przynajmniej widzę, że jestem w stanie dojść w miarę daleko. A jeżeli chodzi o przechodzenie etapu za jeden modem, jest nieźle. Małymi kroczkami do celu. Nie, Alia, nie słyszę cię. Ale kto pytał Alia? Kimbifer posłuchałby się i to byś wiedział. Nie wykluczam, że tak jest w istocie. Ale mam wrażenie, że ostatnio jakoś więcej obywałem o przeciwniku. Ale może to jakieś wrażenie tylko? O, dzięki stary. Czy mogę go trafić? Dziękuję. Czy chcesz do mnie wejść? Czy już tam zostaniesz? Aha, rozumiem. Teoretycznie mógłbym tak zrobić, ale nie. Okej, okay, najwyraźniej to zrobię po prostu. Skakuj na podest. Da. Jeszcze raz chciałem tu zejść. Dobra. No! Czemu? Czemu to nie dało mi tam wskoczyć? Jezu. I co teraz na to nie wskoczysz w żaden sposób, co? A, bo to tylko na wybranych tylko można stawiać, rozumiem. Aha. Holy shit, nie widzę swojego życia. Ten etap jest absolutnie paskudny do odbierania wszystkiego. I to gorsza, pewnie okaże się, że rzeczy, które tutaj są do zgadnięcia, są tego kompletnie nie warte. I że równie dobrze lepiej bym wyszedł na tym, gdybym po prostu ich nie zgadniał. Zastanawiam się, czemu wcześniej mogłem stanąć tam na górze, a teraz mi nie zaliczyło. Bo to strasznie dziwnie wyglądało.
Znaczy, w sumie to mam wrażenie, że dziwnie to wyglądało za pierwszym razem, kiedy mi to zaliczyło, a nie za drugim, kiedy mi tego nie zaliczyło, ale to już inna sprawa. Hitboxy to dziwna rzecz, to też prawda akurat. Wiedziałem. Za wcześnie skoczyłem. To jest tak zwane, człowiek zaczyna się śpieszyć i robi błędy, których normalnie by nie popełniał. To by sobie przypomnieć, czy były jakieś inne etapy, gdzie trzeba było właśnie wszystko zaczynać od początku, jeżeli się popełniło jakiś drobny błąd tego typu. Kind of. Wyratowanie Reploidów w X6, I guess. Ale to jedyne, co mi przychodzi do głowy. W sensie, żeby nie było, mam na myśli, że jeżeli się save'ów używało, teraz X7, X7 nie istnieje. Nie udowodnić mi, że istnieje X7, a nie, że jaka istnieje w tej kolekcji. Ach, może tym razem się uda. Teraz inne kłamstwa w Mansaje każdego dnia. Ach, opadnięte. Okej, okay, czy jeszcze raz tędy? Tędy. Zaczekam, aż to odrobinę przejedzie. Op. No i tym razem mi wszedł tutaj, więc nie wiem, od czego to zależy. No, w ten sposób nie wskoczę. Czy ja to daszem zrobię? Właśnie nie wiem, czy dasz się nie przerwie. O, w ten sposób. A. Nawet nie jestem pewien, czy tu się da wskoczyć, szczerze mówiąc. Wygląda jakby się da. No właśnie, mam wrażenie, że jeżeli nie wykonam skoku, to spadnę na dół, a jeżeli wykonam skok, to się zaczepię na tym u góry. Po czym spadnę na dół. Więc nawet nie jestem pewien, z której strony to ugryźć w tym momencie. Możesz zrobić hover, jak już tak odpadniesz. To właśnie sprawdzam, teraz tutaj próbuję. Maszuję ten hover jak pojebany, ale z tego co widzę, to też na migo dopiero jak już wykonam kolejny skok.
Bo spójrz sobie także, tak? I tutaj maszuję i dopiero po skoku mi też na kolejny. Tutaj jak próbuję hoverować po odpadku, to też mi nie zalicza. Dopiero muszę skok cały zrobić. Jedyne co mi przychodzi do głowy, to żeby tutaj dasza spróbować. Albo jakiś taki naprawdę bardzo precyzyjny mikroskok w ten deseń. I nie jestem pewien, za którą z tych opcji się wziąć. Nie chcę, a przez spróbuję daszem. Okej. Okay. Ty! Wow. Wow. Aż ta gra jest skurwysyńska. Oj, fuck. Co za jebany mem. Dlaczego taka jest? Od czego zależy, czy ja mogę na czymś stanąć? Jezu! Nie rozumiem. Nie rozumiem w tej chwili, czego ta gra ode mnie oczekuje. Wiem, że zrobiłem to raz, ale jakimś kompletnym przypadkiem. Czekajcie, idę coś sprawdzić. Okej, okay, nie ma tutaj nic ciekawego. Jebie mnie to. Tylko pytanie, gdzie teraz? Zobaczmy tutaj, na razie. Moja cierpliwość do Booster Forest przepadła w tym momencie. Tutaj był ten śmieszny segment ucieczkowy chyba na początku. Okej, to przekreślam. Czy on był... Nie, on nie był do bicia na początku. Rozumiem. Nice. Podejrzewam, że bez wysokiego jumpa z butów mógł mieć dużo większy problem z zgadnięciem tego. Wysokiego jumpa pomocy. Krzywdzę sam swój własny język. Nie powinienem tak mówić. Hajowego skoku. Okej, okay, tego już nie zgadnę ewidentnie. Zastanawiam się, czy tam nie jest coś, czego powinienem chcieć. Wow. Czego go ode mnie oczekuje?
A, tego. Dobra. Znaczy nie do końca tego, ewidentnie, ale... O. Pewnie trzeba mu parę razy przywalić. Zdawajmy się tu. Jak na początku Harmony of Distance z tym golemem to był? Było coś takiego, to prawda. Czy przez Chase i Dawn macie na myśli, że ja go muszę pobić, zanim on się zdestaktuje, czy po prostu go gonić? Nie mogę mu zdawać obrażeń za bardzo, więc raczej kwestia tego, żeby go gonić. I potencjalnie po drodze nie obrywać od rzeczy. Jak go bijesz, to krótko metale, a mi zawsze coś, niby. Au. Au. Mam mało HP. Mam za mało HP. Ax, słyszysz mnie? Nope. Czym są te kryształowe ściany? A, to jest chyba jakiś taki segment trialowy, że po prostu mam tego unikać. Yep. Bonk. High jump tutaj sporo roboty też będzie robił. Mam jeden HP, wszystko będzie ok. Bąk, bąk. Długo tak będzie? Czy ja tu... Okej, okay, już myślałem, że ja muszę coś innego tutaj niż unikać. Ale dobra, jest okej. Okay. Tutaj segment 2,5D trochę. I co, tutaj pewnie już go bijemy, co? Też mam dźwigienkę. I ewidentnie nie umiem w nią trafiać. Niezgodne z drugiej strony jest dźwignia, co? O cholera. to nie każe mi potrafić całego etapu, prawda? Nope. Tego tutaj. A to nie jest źle. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. A, żebym pięknie to zrobił. Holy shit. Czy to wróci, czy nie? A, czyli pewnie muszę raz tej strony, raz tej strony, czaję. Okej, okej. Off ten desyn. Ma to sens w sumie. Bąk. Dobra. Chłop się wyłączył. Nice. Z tego co widzę, to tu nic nie mam. Warning. Króciutki etap. Zwłaszcza jak na standardowej X8. Sigma,
A skąd nagle Sigma? Oh no. A myślałem, że się innego jeszcze. Nie, tym razem oprócz. Hej. Dużo kulek na nas. Dobra. Zmienię postać! Dziękuję. Zaraz chyba overdrive mu wejdzie. A mi zejdą HP do końca. Yep. O Jezu. To dało dużo więcej niż myślałem, że zada. Co? Czy ja naprawdę jestem obrażeniem od tego, że spadłem z tej kryształowej ściany? Czy to jest to, co chcecie mi powiedzieć? Czy to jest kwestia, że nie wiem, ona się rozbija jak spada? I dostaliśmy obrażenia od tego rozbicia? I guess, że to ma sens, ale... Znaczy, to wciąż ma mniej sensu niż chciałbym, żeby miało. Yep, ewidentnie od tego dostaję. Au, wow, au, 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 Jesus. Kolego. Szkoda, że nie da mu się permanentnie zniszczyć tego panterza, tak jak temu. Boże, jak on miał? Ten X1. Słabością można, okej, okay, to wiele wyjaśnia. O, trzeba było przyjść ze słabością. Dobra, zostałem tu z zerem, I guess. Może tym razem się nie wyjebę jak idiota. Yep, nie wyjebę się jak idiota. Dużo tego. Za co pancerz? Dobra. No teraz lepiej. Tutaj były jakieś rzeczy do zgadnięcia oprócz metalu? Tego jednego, który zgadnąłem? Bo wydaje mi się, że tam na dole, jak była ta sekwencja ucieczkowa, to widziałem, że coś było i nie zdziwię się, jeżeli to było do zniszczenia. Crystal Wall. Pancerz był doskonale. Pytanie, czy mogłem go zebrać. Skoczę tam jeszcze raz, bo wydaje mi się, że mogłem mieć pomysł, jak to ogarnąć. Czy to jest 7%? Oni strasznie dziwnie te procenty liczą. Mam wrażenie. O, Sigma! Ciekawe,
30% zaleta, reszta to znajdźki. Wait, what? To nie jest tak, że ja tutaj miałem dwie znajdźki do znalezienia? A mi oto mam 47%? Bo coś mi się te liczby nie kleją. Miałem cztery... Hold up. Tam były cztery okienka? Chcesz mi powiedzieć, że ja aż te rzeczy tutaj zgubiłem? Jesus. Anyway, co ja chciałem? Chciałem to. To jest tylko jakiś mój losowy pomysł, proszę się nie przejmować tym aż tak mocno. Okej, to na pewno nie jest to. Znaczy ja to mogę zniszczyć. Chyba nie jest w ten sposób. Tym nie. Tym nie. Tym nie. Czyli to nie mogę jeszcze niszczyć tych kwiecian? Takim bifo one się niszczą czymś zupełnie innym, na przykład jakimś copyshotem Axla. Oh well. Nie, to nie, I guess. Dobra, lećmy dalej. Najwyżej, jak w takim razie najwyżej, jak już zbiorę wszystko, to się będę zastanawiał, ile z tych rzeczy chce mi się potencjalnie zbierać. Chciałbym mieć pewnie przynajmniej jeden pancerz kiedyś pełny. Ale to się jeszcze zobaczy. O, doskonale. Kojarzę, że z tym było coś okropnego. Że zależnie od tego, gdzie pójdziemy, to były różne upgrade'y. Aha, i już po ocenie, doskonale. Kojarzę, że to jest etap, w którym bardzo świetnie mi się Declave'a używało do tych tajali. I tak wiem, że świetnie się używało Declave'a, to jest bardzo ogólne stwierdzenie. Można to powiedzieć praktycznie o wszystkim, jak leci. Czy tu czegoś nie było gdzieś ukrytego? Tak się zastanawiam. Jeżeli było to nie tu, ewidentnie. O Jezu. O Boże, nienawidzę tego Bastera na tutaj, ale... Excuse me? Nie mogę postawić segmentów. Nope.
Ależ paskustwo. Nie chciałem tu wchodzić! Jesus. Oh my. Coś tam nie chciałeś tu wchodzić, to masz potem możliwość podejścia? I mego cena w dół, ja pierdolę. Ja umrę. O, liczyć nie widzę swojego życia. Jestem na dobrej drodze, żeby wywalić sobie te części basterowe, które mam obecnie. Bo są frustrujące. Głównie dlatego, że chciałbym mieć po prostu ten zwykły baster do używania, a nie laser. Laser na tych trialach jest paskudny. Tam coś na pewno było. I niech zgadnę, nie mam czegoś, czym to się niszczy, prawda? Na pewno nie to. Doskonale. Well then. Rozumiem. Ej, to było rzeczą. O, Jesus. Ale coś czuję, że to będzie pewne na ten etap. Tylko w sumie teraz, skoro już o tym mowa. Po coś mam te metale? Mam wrażenie po prostu, że zerem jest łatwiej robić te segmenty. Trialowe. Nawet bez Big Wave'a. Możliwe, że da zmienię zdanie, jeżeli się okaże, że na przykład nie niszczy przeciwników na hita. Ale tak na pierwszy rzut oka wydaje się rozsądniejszą opcją. Łatwo, nawet nie blisko. Ja,
Zdobywanie te ci dać punkty, waga? Pewnie tak, ale... O co ja właśnie zrobiłem? To było dosłownie co ja właśnie zrobiłem na litość boską. Tylko za wydrzepki, czyli dokładnie za to, co zrobiłem w najgłupszy możliwy sposób, ej? Chyba teraz jedna ważna rzecz. Ten mały strzał naładowany chyba nie będzie przebijał wszystkiego i tam nie pchaj. Drugie strony odstępy między palami to dość długie. Więc chyba powinien coś dosiadę. Albo i nie. Albo i tak. Zabiję dosłownie wszystkie i to nie jest najwyższa ocena, lubię to ocenianie. Czy to był lepszy zero? Chyba tak. To zdecydowanie był lepszy zero. Zabakuć chyba 5 albo 10. Znaczy mówię, bawi mnie to tyle, że zabiłem dosłownie wszystkie, które były. To nie jest tak, że którykolwiek mi uciekł. Jak idzie nieumienie, bardzo nie umiem dzisiaj. Jestem dzisiaj w topowej formie, jeżeli chodzi o nieposiadanie umiejętności grania w gry platformowe. Well done. Czy właśnie dostałeś odpowiedź na swoje pytanie? No, ty mała gnido, Jezu. Doskonale. I my jak w dół. No, weź, nie uciekaj. To jest... Ostatnia, to lepiej mi poszło. Teraz zmieściłem się tym razem. To kojarzę, jest najgorszy segment placomowy w tym etapie. Tu weź mnie daj.
Brakowało mi tylko, żeby mi to jakoś mnie zaliczyło. Bo to mnie z kocami. Czy miałeś kiedyś tak, że były rzeczy, których nie chciałeś słyszeć, ale ktoś i tak ci o nich powiedział? Bo to jest to, jak ja się teraz czuję. A? A, kolce mówisz? Okej, już widzę, co mogłeś mieć na myśli. Łatwo. Ja mam cię strzelać, kolego? Gdziekolwiek to nie pokazywało obrażeń? Cześć, Aksejt. Witam. Jakby jeszcze nie znikał mi z ekranu, to w ogóle byłbym szczęśliwy. Na ten etap bez Diglaive'a nie podchodź. Nie no, śmieję się. O stary, zajebista apteczka. A czy możesz, nie? Dobra, czas na optycznego słonecznika. Lepszy optyczny słonecznik niż ta winowość z ZX-a. O nie. A co jeżeli ich panem tak naprawdę nie jest Sigma? A nie, czekaj, to Megaman X jest na pewno to wszystko Sigma. Jesus. A, już amunicji zaraz zabraknie. Nice. Jak to jest mieć amunicję, dobrze? Mam wrażenie, że jestem dość mocno udupiony brakiem tego. Brakiem drugiej postaci w tym momencie. Masz ją. Zapominam, że postacie nie wracają. Na bossów. A impostoje.
Au. Au. A ja to jestem ślepy. Nawet nie blisko. Nawet nie blisko. Z to pewnym skilla to było jakby nie musiał polegać na tym, że akurat zostałem na rozsądnych 3 czy 4 HP-kach. To byłbym w bezpiecznym stanie, ale... No, ciekawe ile i tam podniosłem, co nie? Chyba za mało. Ojej. Zero był przygnębiony. Oh no. Oczywiście. We know the rules. To wcale tak, że go lubię. Biorąc pod uwagę, że tak się dominiła na fajcie, to check out. To była misja dla Axla, prawda? Tak mi świta. Ten się kojarzy, że... Goddammit. Że gdzieś było coś do kopiowania Axlem w ciemnym etapie i to chyba był ten. Też mi na tym metalu? Nah. Tu nie da się wskoczyć, to spoko. A? Au. Tu coś jest. Spoki. Nie dostałem zbyt wiele, ale to co dostałem było chujowe. Kurwa. Chciałem tylko tamtą apteczkę zgarnąć. Czemu nie dajecie mi apteczek zgarniać? Tam już nie ma powrotu, prawda? A nie da się czy nie da?
A się dalej nie było warto. Jego się zgarniało kopiszotem. I się wchodziło do środka, prawda? Fajne, fajne. No, jedno. Aż to jest paskudne, że można wylądować praktycznie w tym miejscu, w którym jest światło po zakończeniu sekwencji. Bez pośpiechu. Pokurwi mnie teraz. I to tak bardzo solidnie. A, któż to? Zem? Jeszcze z nim nie walczyłem. I powiem więcej, ta walka chyba nie skończy się dla mnie dobrze. Trochę tak zwane nie dych wówczas. A, bo to mnie jakoś bardzo daleko cofaj. Ja dosłownie nie chciałem ich zabijać, ale gra stwierdziła, że nie musisz ich zabijać. No dobrze. Myślałem, że jak już jestem na stealth mission, to mogę się bawić w stealth, ale nie, to nie, łaski bez. Okej, okay, to jeszcze raz. A, okej. Okay. Zawsze zapominam swoją drogą, że ten. Że techniki są pod specjalną bronią. Jestem przyzwyczajony, że inne gry mają to rozwiązane inaczej. Że to jest po prostu zwykły atak. To jest coś, na co swoją drogą narzekam trochę w piątce. Bo przez to, że... tak, słyszycie? Przez to, że techniki są pod tym samym przyciskiem, to na przykład na Grizzly'ego się absolutnie katastrofalnie walczy zerem. A nie, doskonale. Spokojnie, wszystko widzę. Clueless. Wszystko widzę. Oraz inne kłamstwa. Możesz się nie rzucać mnie w kolce? Dziękuję.
Najgorsze jest to, że to naprawdę nie jest tak, że ja tego nie widziałem kompletnie. To nie zdążyłem zareagować bardziej. Cokolwiek innego. Au. Au. Zastanawiałem się, czy da mi wejść, czy nie. A propos kolosów, to kojarzę, że następny etap będzie katastrofalny pod tym kątem. Kto pytał? Dobra, czy ja mam jego słabość? Masz doskonale, tylko jako zero nie jestem pewien, czy to jest jego słabość? Pomyślałbym, że to może być jego słabość. Yep, to jest jego słabość, ale już czuję, że używanie jej będzie paskudne. Jako X jest zdecydowanie łatwiej. To trochę działa tak jak z tym, jak z Shadow Devilem w X5. Że używanie na Shadow Devila słabości to jest jakieś kurwa nieporozumienie. O jedno. To było tak. Nie jestem pewien, czy byłbym w stanie wygrać walkę z Shadow Devilem używając jego właściwej słabości. Tak szczerze mówiąc. Piece of cake. Weapon got. Z Binala. To teraz pytanie, gdzie jest Diglave? Jak już mamy Zbin. Dig... Gdzie był Diglave właściwie? Zaraz będzie intensywne szukanie. O, nie chcę używać Diglave'a na tym przejściu. Doskonale. Flashbacki do tego, jak on miał z X5 nekrobat? A, się wchodzi po prostu. O, o. Oh no. Weź mi to być. Uwaga na kolce. This is fine, póki co. Nie słyszę cię, Alia. Nie przejmuj się. To nie do końca to chciałem zrobić, ale jest metal, więc nie będę narzekał. Ta muzyka w tym etapie ma też taki trochę X5-kowy vibe. Dlaczego nawet nie jestem zdziwiony tym, co zobaczyłem?
Czy na tych? Nie. Myślałem może, że to nie są elementy tła. To może być zwodnicze. Zwłaszcza, że są ruchome. A, czyli tutaj tylko 90 stopni się obracają. Mam złe przeczucia. Jak już mówiłem, mam złe przeczucia. Okej, okay, czy jak teraz stąd to zrobię, to będzie bezpiecznie. Jest to fajne. Jak znowu to zrobię z tego samego miejsca, to wciąż będzie bezpiecznie. Ha, ha. Sprytne. Dobra, co tutaj robimy? Mogę na pewno zrobić tu... Jeden taki obrót i będzie bezpiecznie. Teraz mogę ten machnąć. Nice. O-o. Nie umiem skakać od ścian. Nie umiem walljumpować. I swear. Pomyślałyby się pewnie, że nie ma nic specjalnie trudnego w walljumpowaniu. Otóż nie. Też czuję, że etap będzie bardzo intensywnie powtarzany. Tak, tam coś widziałem. I nie podoba mi się, że tam coś widzę. Okej, okay, to najwyraźniej do niczego nie służy. O nie, czy to czas na Colta? Jest. Trzeba było naładowanego użyć. Oh well. Oh well. I tak muszę startować poziom. Bo to było jakoś tak, że naładowany wyciągał przedmioty z ziemi, right? I to, czy gdzieś ktoś był ukryty, czy nie, było kompletnie niewidoczne, dopóki gracz nie stracił każdego jebanego piksela w tej grze. God bless. To jedyne, co chciałbym powiedzieć.
Jestem na dobrej drodze, żeby moja opinia o X8 znacząco spadła. Jednocześnie moja opinia o X8 może w każdej chwili znacząco wzrosnąć, jeżeli włączę X8 z... jak się wie, z Diglaivem? Tak, X z Diglaivem, to było ciekawe doświadczenie. Zero z Diglaivem. Okej, tam na górze nic nie było. Ale kto cię pytał na Italia? Mogę, nie wiem, czy to miał być jakiś ten metaliczny dźwięk, czy kiedy był, ale ja tam słyszę dosłownie jakąś osobę, która robi takie tu 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 tu. Przy tym robociku, który sobie tutaj tak skacze. O, właśnie przy tym. I nie mogę tego usłyszeć, niestety. Okej, to jeszcze raz. Cholera. I mówicie, Crystal Wall naładowany. Najwyraźniej nie. No well. Nie wiem, czy to są znaki zapytania do mnie, czy do gry w tym momencie, i czuję się z tym bardzo niekomfortowo. Amunicja mi się kończy, więc to nie jest tak, że mam jakoś bardzo dużo prób jeszcze do zrobienia. Chyba, że nie, trzeba dosłownie przy ścianie albo dosłownie na krawędzi. A teraz to już nie mam tego. Amunicji, doskonale. Oh baby, let's fucking go. Pinki, kiedy jest pinki? Dobra, ta... O nie! God damn it. O Boże, i to mnie aż tu cofa. No pojebało was. Dobra, I guess, bo pomijasz cały ten cholerny segment. The
Właśnie zostaje spenetrowany gigantycznym kosem. O. O. Love your fall. O. Oh. No! Jesus Christ. Ktokolwiek chciał, żeby sesji po zmianie zaczną. To tam nie robisz, jak twój główny tank umiera w pół sekundy, bo nagle ma 200 HP? No weź, co ty gadasz? Słuchaj, zawsze mogło być gorzej. Mogli go wpłacić się do tego wspaniałego etapu, w którym jestem. A nie, przecież Cecil nie jest od zadawania obrażeń, come on. Panujmy się. Na tych blaszkach możesz robić bardzo mocne sterowanie. Ja chcę wiedzieć. Nie wiedziałem o tym, to było zupełnie przypadkowe. To co się jest, prawda? Ja się boję po to iść. Tam coś jest i ja się boję po to iść. Nie na ostatnim życiu. Ale... Wspominałem w ogóle, że uwielbiam, kiedy gadaję bardzo dużą widoczność. I nie wiem, czy pod spodem są kolce czy diabeł. Czemu z tobą pewien, że to mnie zgniecie? Zresztą ten etap robię jako trzeci. Ma to sens.
Ja nie pamiętam tej gry, więc sobie ją praktycznie rzecz ujmując na ślepo. Jeżeli wyjebie się w dziurę jakąś. Okej, nie jest aż tak, no? Powiem szczerze, że ostatnio w X8 grałem wtedy, kiedy był mój let's play, czy jakieś 100 lat temu. I kompletnie nic z tego nie pamiętam. Nie zobaczę tej głupiej kurwy. Shadow. Doskonale. Co? On nie miał insta killi, prawda? It's not incorrect. Doesn't mean he's right. Doskonale. Nie wiedziałem, że przechodzimy na traktaty filozoficzne. Hello? Nice well. Ta słabość jest tak goofy. Jak bardzo jego wydaje w tą instakill? Chyba bardzo. Okej, nie. Bałem się, że to jest instakill. Powiem tak, po tym co widziałem w tym etapie, nie zdziwiłoby mnie to ani kurwa trochę. Time to go home, zgadzam się. Squeeze bomb. Nie, czegoś nie rozumiem, ale jak zrobili pokazówkę tego, jak wygląda Brain Zero, to nie widziałem absolutnie żadnej różnicy między tym, jak wygląda to normalne cięcie. Ja szybkie to było. Przyintroluję Nihilnowi. Jada, Maveriki. A propos Jacoba. A któż to? To jest szczurze? XDD. Sigma. Long time no see, X. You just don't know when to quit, do you? Don't worry, X. It'll all be over soon and we'll never have to meet again. All the primitive space development
To kiedy jakieś działo, które ma rozpierdolić całą planetę? Molek Revolution? Jada, jada, Jacob. Możemy pojechać Window Jacob. Najpierw się zastanawiam, które jeszcze rzeczy chcę zgarnąć. Wiem, że nie chce mi się wszystkiego zgarniać, to na pewno. Zwłaszcza po moich flashbackach do Booster Flares dzisiejszych. Iść do windy najpierw. Ale Diglaith. Ale Diglaith. Ja wiem, że muzyka Jacoba, ale Diglaith. Fine. Niech ci będzie. Banger alert! Nie, czekajcie, bo nie wytrzymię. Okej, czy ja dobrze pamiętam? Chyba ustawiałem się nie zepsa. Od razu lepiej. Bo ostatnio pamiętam, że zmieniałem ustawienia, żeby efekty były ciszej, a muzyka głośniej ewidentnie też mi nie pasowało. Ogólnie co do muzyki w TikToksie można mieć trochę wrażenia, że jest taka za bardzo jednolita, ale... Co też bangery? Co za męka? No ja dzisiaj miałem jakieś pół godziny podchodzenia do Booster Forest i stwierdziłem, że nie, ja to pierdolę, bo mam wrażenie, że ta gra nie jest w stanie nawet być konsekwentna w tym, czego ode mnie oczekuje. Halo? Czy on ma jakiś nowy model tarczy? Tego się przebić nie da? Czy po prostu wylądował jakoś absolutnie paskudnie? Okej. Okay. Rozumiem. Jezu, ten laser jest tak paskudny! Ale jednocześnie szybciej się Buster ładuje. Kurwa, Gravity Banderas. Na, man.
Ciekawości, czy razy to działa? Oczywiście, że nie. Czemu wiedziałem, że to się stanie, jak tylko spróbuję? Byłem pewien, że to się stanie, TBH. Tutaj można wpaść XD. Doskonale. Najwyraźniej trzeba było kogoś tak okrutnego w platformówki jak ja, żeby się nauczyli się nowej rzeczy. Znaczy ja się cały czas domyślałem, że tutaj spokojnie można wpaść do wolnej strony, w sensie z lewej i z prawej. Może niekoniecznie na tych segmentach, gdzie pomyślałby kto, że jesteśmy w miarę bezpieczni. A w ogóle teraz zauważyłem, że jak podjeżdżaliśmy do góry, to tam po lewej były kolce. Więc podejrzewałem, że można by bardzo łatwo się udupić w ten sposób. No, trzymaj się, Shin. Miłego. Before tak naprawdę nie jest tak, że spadek jakiś tam nas zabija, tylko te kolce, które się dostaje po bokach. No ale bym się nie dziwił, szczerze mówiąc. Cześć, koniec? Na to wychodzi. No nie, a jak Zero będzie tutaj oddychał, a nie czekaj. Cześć, Vile. Realnie taka winda nie miałaby sensu. To w sumie tyle zabawne, że jest to jednocześnie koncept, który bardzo często widuję. Taka winda, która prowadzi na orbitę kosmiczną. I mam wrażenie, że widziałem nawet jakieś pomysły IRL. Jezu Chryste, ten Saber. Jezu Chryste, ten Saber. Okej, okay, to nie jest najlepsza z opcji. To raczej też nie. Nope. Lodowy ciach do góry. Stop making sense. Jaka część mnie myślała, że może ma zmienioną słabość względem tamtych poprzednich walk? A-a. Czy mogę go trafić? Straciłem wszelkie umiejętności grania w grę. Cześć, Boksa, witam. Zawsze tak samo jest, okej. Okay. A, teraz będzie overdrive. O Jezu. Right, right, right. Już skończyłeś, czy teraz drugą stronę? Teraz drugą stronę, goddammit. Oj, mogę tego nie wygrać. Czy jest długi ten overdrive? Dobra. Dało radę. Ledwo, ale dało radę.
Stage select. To nie. Flashbacki to najgorszej części, która jest w tej kolekcji zaraz po X5. No, zaraz po X7 być. Jakie upgrade'y chcę zgarnąć? To jest pytanie na dziś. I czego do tego potrzebuję? Który teraz przejście? Gram ogólnie w X8 drugi raz w swoim życiu, przy czym pierwszy raz był, żeby nie skłamać. Aż pójdę zegnać. YouTube twierdzi, że... 10 lat temu. Więc na tyle dawno, że mam prawo nie pamiętać rzeczy, sporo. Dobra, w pitchback wydaje mi się, że potrzebuję Xa i Axla. Chciałbym wierzyć, że mogę teraz wejść do dowolnego etapu i mieć wszystko, co jest mi potrzebne. Jeżeli chodzi o wymagania do... Jedo, zostawcie mnie bez. Jeżeli chodzi o wymagania do karniania upgrade'ów. Aczkolwiek domyślam się, że może nie być aż tak kolorowo. Czy ja to mogę? Mogę, okej. Okay. Akurat są tu podobno body parts'y HD, doskonale. Wiem, gdzie było jedno miejsce takie w miarę oczywiste. Reszty będę musiał poszukać. Czy tu na dole raczej już nic nie ma, więc po prostu tu wchodzę. Bo prawej stronie nic nie było, right? Nie widziałem, żeby coś było. Mogę zerknąć, ale... nie widziałem, że tam coś było, więc pójdziemy na razie dalej. Chyba tutaj będą przeciwnicy. Jakby dało się wyłączyć ten laser, to w ogóle byłbym bardzo zadowolony z tych unpartów. To trochę jak z Batterem X3. Że tam też ten w pełni naładowany buster był absolutnie paskudny. Względem tego, jak działa normalny. Charge shot w sensie. Czy tu trzeba było wywołać alarm, czy właśnie nie wywoływać ani razu alarmu? Bo nie wiem, czy to nie było coś pokoju wywołaj alarm, skopi chłopka jako ten... Jako Axel i to ci pozwoli gdzieś przejść dalej. Nie zdziwię się, że obie rzeczy są jak tak wymagane. Próbuję na razie przejść bez wywoływania alarmu. Jeżeli coś mi nie wyjdzie, to najwyżej próbuję Axlem używać copyshota. Okej, rozumiem, rozumiem. Ja już skapiszatowałem, fajnie było. Jaken performance special salute. To chyba będzie to, co jest mi potrzebne. Tak mi świta w głowie. Że tam, gdzie był ten chłopek, dostopek, który sobie przysypiał dabinę na służbie. To, że jak jemu się talut sprzeda, to on nam pozwoli przejść.
Otóż tak. Yep. I tu potrzebowałem potraktować. Czy jak się nazywało? Thunder Dancerem? Naładowanym Thunder Dancerem? Jeszcze chcesz przed tym generatorem ładowanego Crystal Walla użyć? Wiesz co, ja mam flashbacki do używania Crystal Walla dzisiaj. Okej. Okay. Dobra, nie będzie mniej ciemno, to jest pozytyw. A i teraz pytanie, co mi daje to, że jest jasno? No wreszcie. Nie wiem, o czym mówisz, Tate. Nie mam zielonego pojęcia, o co ci chodzi. Potem będzie można w jednym miejscu wejść na górę. Doskonale. Widzę, że tu się da. Czy ja tu zaskoczę jako X? Nice. Albo i nie zaskoczę. To jest trochę paskudne, że gra nie daje tego. Że gra nie daje zmiany perspektywy. Tylko każdy na ślepo skakać. Bo jakby widać, że tam coś się świeciło, ale fajnie by było jednak, żeby ten... Żeby można było widzieć, gdzie się skacze. Jest Digwave. Chłopie, ja cię już pobiłem. Czemu tak działa? Panie, ty już nie powinieneś żyć nawet. Co ty tu robisz? O, nie żyje, bo jest eploidem. O. Dobra. Tu. A. Nie padałem jeszcze, co widzę. Nie chciałem się zmieniać, ale... A nie, tu na górze nic nie było. To mi się pojebało. Doskonale. A przynajmniej teraz jest jasno, więc w miarę wyraźnie widać te cholerne kolce. Nawet jeżeli nie do końca widać, gdzie one się kończą. Ehe. Body Path H. A, weszły jakieś Body Pathy.
To chyba wszystko w tym etapie? Są jakieś zapytania? Poprawcie mnie, jeżeli się zajebałem w akcji. Też to zaraz zobaczymy. Taki chuj. To gorsze, nie wiem, gdzie coś pominąłem w tym momencie. Cieszę się, Tate, że bardzo się cieszysz ze mną. Nic nie mówi. Aż zobaczę, bo mam otwartą stronę. Okej, okay, jest armor dla Axla, który trzeba przed generatorem jeszcze zgarnąć. Jako, że to części dla Axla, to chyba nie do końca chce mi się w to bawić, XDD. Możesz naładować sobie tanka. Czy jeżeli wykupię tego butelkę, to. Nie. Life charge, okej. Okej. Nie myślę, spokojnie. No dobra. Ej, a słuchajcie, jeżeli mamy tego, jeżeli mamy Deglaive'a, ależ będzie w bin. Tylko tak, czy Deglaive trzeba było ekwipować? Cześć, Duk. Tak. I swear. Najbardziej goofiest rzecz w całej grze. Daj się spiedzieje, holy shit. Gdzie jest się? Jak to było rzeczy, których nie chciałem słyszeć? Okej, okay, topka zaliczona, łatwo. Ej, a może tym razem uda mi się zgarnąć na ten przedmiot z krystalwolem? Holy shit.
Cieszę się, że nabijasz się sam z siebie, Tate. Przepraszam, musiałem. Aj, co Digleś, taka śmieszna broń. Okej, to teraz powiedzcie mi, jak się to niszczy. Bo nie wytrzymie. Czarna dziura, czarna dupa, powiadasz. Squeeze bomb, zobaczmy. Zgadza się. Okej, dawaj. Gorzej niż Ikarus nie będzie. A, okej. Okay. Znaczy trochę będzie, bo wciąż mamy dłużej ładujący się czarcza, taki on jest słabszy niż w Ikarusie. Czekajcie, czekajcie, bo coś tu nie zgadza. Okej. Okay. Mogę grać w grę. To teraz tylko się nie wyjebać na kolcach. Znaczy wiesz, nie na kolcach, na segmencie dashowym. Dobra. Kolce są później. Chcesz zgranić kapsułę w Central White? I mean, też mogę tam pójść, I guess. Tandor nic nie ma, prawda? Tandor była tylko przepaść i śmierć, prawda? Tak, Tandor była tylko przepaść i śmierć. Hello? Fellas? I swear to fucking god. Wiedziałem. To się musiało w końcu skończyć. I ocena poszła się jebać. Jak to jest wyjebać się na ostatniej możliwej opcji? Boże święty, to jest tak głupie. Ale przynajmniej jest to rzadki metal. Bardziej mnie zastanawia, czemu tym razem nie znalazłem tego miejsca, gdzie mogę wejść tym. Gdzie mogę wejść po Crystal Walla.
Czy to nie było w tym etapie? I mi się jebiły etapy? To... To mogło być u Antoniona. Wydawało ci się, że to było tutaj. Takie jest prawda. W każdym razie. Sajmecki podwładkowej tej na tego, na Diglaiva? Nie wiem, ale czemu nie? Dobra. Gdzie jeszcze mogę chcieć zgarnąć rzeczy? Tutaj mówicie, że jakaś kapsuła jeszcze była, której nie zgarnąłem. Czy potrzebuję do niej czegokolwiek poza tym, poza X-em? I before Axla. Mamy ich bez pancerza? Widziałem ich bez pancerza? He? I kapsułę zgadnąłeś? A, bo Samurai pisał wcześniej, że jak zgadnę kapsułę z Center White. Tak, kurwa, Center White. Ja jestem głupi jakiś dzisiaj? Jestem dzisiaj jakiś kompletnie upo. Nie przejmujcie się mną. A tu kapsuła była na koniec etapu, jeżeli dobrze pamiętam. Oh well. Oh well. Zastanawiam się, czy ktokolwiek inny Mega Man X wymagał aż tyle backtackingu. I żaden mi nie przychodzi do głowy, tak absolutnie żaden. X5, znaczy X5 to jest bardziej kwestia tego, że to nie jest backtracking, tylko że musisz wejść do etapu, wyjść z etapu, żeby ci zaliczył postęp godzin. Optymalny road wymaga mniejszy optymalny. Naprawdę aż tak to jest? Znaczy, pamiętaj, ja hejtę X5, więc mogę być trochę nieobiektywny. Po prostu jakoś kojarzyłem, że w tym, że w X8 bardzo dużo jest takich miejsc, gdzie trzeba pojechać po dwa, czasami po trzy razy. Aż też wiem, że przebiliśmy ostatnio, że nigdzie się chyba nie idzie trzy razy, ale że bardzo łatwo jest wpaść do takiej sytuacji, gdzie trzeba rzeczywiście trzeci raz pójść. Nie masz optymalnego druta, to będziesz dużo wracał. Jej. Jebane bombki. X6 ewentualnie. X6 na pewno jest go dużo mniej, jeżeli grasz zerem. Bo sporo backtackingu jest po kapsuły. A w sumie skoro już o tym mowa, Jezu Chryste, kto wymyślił, że hardtanki są do zdobycia tylko X-em? To jest absolutne paskudztwo moim zdaniem.
Zresztą ogólnie jestem zdania, że na poziomie designu X6 stoi moim zdaniem wyżej niż X5. I wiem, że to może być kontrowersyjna opinia, ale w X6 moim zdaniem dużo bardziej zawiodło wykonanie i niezabugowanie rzeczy, aniżeli sam projekt. Jutro. Nie ma tak pisania każdego G jako J. I czytanie każdego J jako G. A, daj. To było głupie. Nie, już nie zdążę. Oh well. Au. Au. Ten pada na te zero. Tak, odchodzi. To nie jest tak, że ja potrzebuję zero, żeby zrobić kapsułę. Ajej, chyba mi się kliknęło. O tyle dobrze nawrzucować się przed minibossa. Ej, teraz zmienię ustawienie rąk chyba na ten, na mashing. Bo moje domyślne ustawienie palców nie nadaje się do bardzo intensywnego maszowania. B. Co i na zero nie jest aż tak wymagane, I guess, ale... Au? Goddammit. Na cholera. Nie w jednym cyklu? A może? Nie w jednym cyklu. No well. Tak. Muszę bardziej na boki jeździć. Dobra, żeby nie zrobić niczego głupiego. Jak znowu wyjebani się zerem. To już? To już. Nice. A to jeszcze raz. Gdzie to było? Gdzie to było? To tu było. To tu było i to się niszczyło. Czym się ciebie niszczyło? Nie tym. Ten socha. A, okej. Jest, jest. Headpad, ha. Okej, czyli szybciej zarażają te się rzeczy. Nice. Bardzo nice.
W sumie tutaj to już nie dobrze, mogę po prostu zejść i do bossa wejść, zamiast wychodzić przed menu. To tych headpartów potrzebuję do tego, do parku? Czy jakieś inne są potrzebne? Powiecie, że te... Tych długich wyśmiejcie! To jest to, co chciałem usłyszeć. Jak widzę wszędzie te braki setek, to jest takie... God fucking damn it. One są banderasa. Jak często słyszeliście o czymś takim jak rzeczy, których nie chciałem słyszeć? To teraz pytanie, gdzie? Domyślam się, że w którymś z końcowych segmentów, bo to jedyne miejsce, których tak w miarę nie ogarnąłem, bym powiedział. Porządnie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Skarż, tutaj jesteśmy. O-o. Korytek Szolców i dwa zielone wszystkie. No właśnie mówię, wydaje mi się, że to będzie w którymś z tych kolsowych, tylko najpierw muszę tam well dojść. To chwilę mi raczej zajmie. Teraz zobaczymy, jak pójdzie z kryształowem. Nie wiem, czy mówisz. Czy tutaj na dole to się zgaduje, że nie, ale... Zerknę. Tam coś może być. Zerknę z tej strony jeszcze. Okej, zgaduję, że tu nic nie ma. Bo wyglądało mi trochę, jak padały z tej strony, że jakby tam coś było. Ale chyba nie. Tak, zobaczmy, jak pójdzie z kryształem. To nie było tutaj, bo kojarzę, skakałem w lewą stronę. Nie, to doskonale. Dzięki za analizę, Alia. Przyda mi się. Czy mogę dzięki temu zdać już studia? Analiza, te kurwa jebana. Bąk. Popełniłem błąd. Ale nie wyszło z tego absolutnie nic złego. O, no moment, per favor. God damn it. Tak też działa.
Głupie pytanie teraz, czy ja tam dolecę? Oj. Błagam, nie mówcie, że ja tam muszę teraz wejść. Ja muszę tam wejść teraz, prawda? Nie wydaje mi się, żeby copyshot jakoś to wydłużał specjalnie. Okej, okay, nieważne, nawet zwykle trzeba wydłużają. What the fuck? Ale to jest głupie. O, nie wydaje mi się. Bo jeżeli gdzie to trzeba zabić? Od prawej. Aby się brało. To ja właśnie zrobiłem. Proszę mnie nie pytać o takie niemądre rzeczy. A, cóż to? Squishy, squishy, squish. Powinienem wziąć akcję, tę apteczkę. Oh well. Tu chyba nic nie ma. Okej, nieważne. Czy ja chcę? Gdzie ja chcę teraz iść? Skacz. A, hej. To ma czas fajnie. Ups! Zapomniałem o tym, że to nie jest permanentne. I'm sorry. Ale... Zgadzam się, intuję obecnie, a to... Aż tak po mnie widać. W każdą chwilę jest coraz gorzej. Jaki hitbox mają te kolce?
Ja wychodzę na dzisiaj. Ja zdecydowanie wychodzę na dzisiaj. Jutro tu wrócę, mniej więcej o tej samej porze, ale na dzisiaj wychodzę. Bo gra mnie mentalnie zniszczyła. Powiedziałbym, że będę w piątek, ale też sobie czy jutro będę. Nie chcę się Sejkowi wpieprzać w dzień. A w piątek Persona wychodzi. Kiedyś to dokończę, jeszcze nie wiem kiedy. Nie jutro, nie pojutrze. Kiedyś to dokończę, przysięgam. A na dziś to było na tyle. Dziękuję za przybycie, trzymajcie po. Cześć.